lek, 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 lek. Rozumiecie to? Nie. Że ten człowiek ma 118 kurwy, powtarzam, 118 kurwy. Wypierdolę jeszcze dzisiaj. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Kurwy tego człowieka to garstka Polaków. Garstka Polaków dzisiaj to jest 70 tysięcy osób. To powtórzę jeszcze raz. W tym antyludzkim państwie, w tym państwie wartym 70 czy 80 tysięcy bezczeszczono. Kukleku. Że jesteście prymitywami. Banda imbecyli. Jeśli tyle dla was znaczy, mały karakan. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Nie, nie. Nie, nie na Korwina. Nie na stonogę, tylko na jakieś kukle, 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 kukle. Słuchajcie, nie warto było już bilet kupiony. Jakieś Petru. I. Oskarżały bezpodstawnie smak życia, że się takie głupie są. Tacy kurwa debile wybrali. Dramat. Zbigniewa Stonogę, kukle, 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 swędziały. Swędziały. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie, w tym państwie, w którym 70 czy 80 tysięcy kukli i stać na wszystko, wybrali karty kredytowe, smak życia. Będą wam kurwa odbierały już bilet kupiony. Wybrali, głosowali, RIF! Naprawdę, niech was, wasza godność, szlak trafi. Takie zaangażowanie społeczne jak moje, gdzie postawiłem kukle, tak się powinno zjebać, jak tylko was może jebać karakan. Ja mam kukle, piździe kurwa. Rozumiecie to? Rozumiecie to? To powtórzę jeszcze raz. Klek, 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 klek. Ja mam kukle, piździe kurwa.